Dzień dobry, moi drodzy. Witamy Was bardzo serdecznie na moim kanale Pikuła Wizja. Jesteśmy dzisiaj w moim nowym domowym studiu, gdzie na kanapie siedzi, oto jest Wam już znany dobrze, Sebastian. Sebastian, cieszę się, że przyjechaliście z Moniką. Jesteście po długiej, ciężkiej trasie 2 tygodni i gdzieś trzeba było zatrzymać się na pranie, prawda? I jakiś taki lepszy posiłek, nie wiem, czym Was Na tam. pranie zatrzymaliśmy się gdzie indziej. Tu zatrzymaliśmy się tylko na wafelki. Wafelki, no właśnie, obiadu jeszcze nie było. Moi drodzy, słuchajcie, tak jak już Wam powiedziałam, jesteśmy u mnie w domu, gdzie pierwszy raz nagrywam tego rodzaju wywiad i bardzo mnie to cieszy. Może to jest jakiś pomysł na życie, pomysł na spędzanie wolnego czasu, którego mam bardzo dużo, więc cieszę się, że dzisiaj siedzimy tutaj z Sebastianem. Otóż to, Sebastian już był na moim kanale, zresztą jak dobrze wiecie, i dzisiaj tak sobie pomyślałam właściwie po rozmowie z jedną panią, że może pogadajmy o tych wszystkich kontrowersjach, które dla niektórych kontrowersją są, dla niektórych nie są. Sebastian, skąd te, można powiedzieć, napady kontrowersji na twoich kanałach? Czy ty robisz to? Zaraz powiemy, jakie konkretnie, bo tam jest ich kilka, może jest ich długa lista. Czy to są jakieś przypadki pod wpływem chwili, czy to są planowane akcje, czy co? Mam takie wrażenie, że jedną z takich, nie wiem, czy moich misji, czy hobby, czy jakichś takich zachowań, nad którymi być może nie panuję, jest pobudzanie ludzi do myślenia i pokazywanie im, że pewne utarte schematy funkcjonują, że nie są jedynymi, że są nawet czasami mniej logiczne niż inne, nazwijmy to jakieś wizję rzeczywistości, no bo tu chodzi o to, żeby zrozumieć rzeczywistość, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to naprawdę jest. Myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy gdzieś tam oszukiwani, ale nie wiemy, jak bardzo jesteśmy oszukiwani, prawda? Które elementy są z tego, co nam mówi telewizor, są prawdziwe, a które są fałszywe? Które elementy z tego, co nam mówią różne teorie spiskowe, są fałszywe, a które są prawdziwe? W związku z tym mnie fascynuje na swój sposób badanie tej rzeczywistości i odpowiadanie na pytanie, jak jest naprawdę. Ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest tak, że się odkrywa coś i ma się 100% pewności. Natomiast czasami ilość poszlak, faktów jest już na tyle duża, że można przyjąć, że pewne teorie są jakby silniejsze, a inne są słabsze. Ale to jest ciekawa taka naukowa zabawa. Jeśli ktoś chce być na przykład wynalazcą w dziedzinie fizyki, no to jest to trudny kawałek chleba, bowiem fizyka jest taką, czy inne tego rodzaju nauki, tego rodzaju dziedziną wiedzy, że mało tam jest fałszywych teorii, nazwijmy to. Faktycznie wszystkie teorie, to jest nauka, są falsyfikowalne, w związku z tym trzeba być naprawdę niezłym, żeby tam zrobić jakiś prąd takiego. Natomiast w dziedzinie polityki i historii jest to banalne, ponieważ gdziekolwiek się zacznie grzebać, to człowiek się od razu dogrzebie do jakiegoś kłamstwa, do jakiegoś podwójnego, potrójnego dna. W związku z tym to jest takie poletko, gdzie są trzy warstwy kłamstwa i wystarczy zacząć kopać. Jak człowiek zacznie kopać, to się zawsze do czegoś dokopie. To jest super, wiesz, to jest taka dziedzina wiedzy, gdzie można indywidualnie, nazwijmy to, dokopać się do jakiejś prawdy stosunkowo małym wysiłkiem w stosunku na przykład do jakichś kopernikańskich rewolucji w astronomii. Nie? Amin. Poszliśmy zobaczone. Ojej. Czasie jest małe przedszkole. Życie. Chciałbym, Może żebyśmy nie. Tak, tutaj się po drugiej stronie toczy się swoje życie domowe. W każdym razie, czyli co, na przykład zaczynając może od najświeższego tematu, który pobudził internety, pobudził różne środowiska, nawet te mocno i po twojej stronie. Pani, wyłącz to. Haneczko, przepraszam. Pani prezydent. Ja, efekty specjalne. Jakiś pan Wołodyjowski, czy coś tam. W każdym razie, ostatnio to, co tam, powiedzmy, palnąłeś dla niektórych, czyli budujemy mur na granicy polsko-ukraińskiej i wspieramy Putina w tej walce z tym całym nazizmem, który wciąż na
Mój ojciec powiedział coś takiego, że ta akcja denazyfikacyjna Ukrainy to jest akcja, którą powinien wspierać każdy uczciwy Ukrainiec. No bo czym jest nazyfikacja Ukrainy? No jest złem. Jest złem. Jeśli my mamy w historii takie wydarzenia jak Wołyń, jeśli ktoś sobie przeczyta, bo to trzeba, wiesz, przeczytać dokładnie, co robiono Polakom wtedy. Są tak potworne rzeczy, że jeśli w tej chwili Ukraińcy odwołują się do tych samych ludzi, do tej samej ideologii, do tych symboli, powiedzmy, no to nie ma o czym mówić. To nie ma o czym mówić. To jest kwestia odpowiedzialności w jakiś tam sposób. Też mówimy to, no, wszystkim odpowiedzialności. Odpowiedzialności, no bo jeśli w pewnych warunkach, nazwijmy to pewnego podglebia ideologicznego, dochodziło do tak straszliwych mordów, a my w tej chwili widzimy, że ta ideologia tam kwitnie i jest w jakiś tam sposób hołubiona i nie tworzymy muru, no to jesteśmy skrajnie nieodpowiedzialni, ponieważ jeśli istnieją jakieś szanse na powtórzenie jakiegoś wołania i nikt z tym nie robi, a nawet wiele osób poprzez wspomaganie, nazwijmy to ruchów przesiedleńczych, popiera to, no to jak to można nazwać? Wyobraźcie sobie te niesamowite mordy, wyobraźcie sobie te zbrodnie, niesłychane zbrodnie, tak bestialskie, że to naprawdę są ewenementem w skali, uważam, ludzkości. I teraz uważamy, że niczego nie było, że to nie miało miejsca i że oni się odcięli, przepraszam bardzo. I oni przecież kultywują pamięć ludzi, którzy to wtedy organizowali i uważają ich za swoich bohaterów narodowych. I to nie był pierwszy taki przypadek, bo przez ostatnie, powiedzmy tam, 500 lat prawie, takie rzeczy się powtarzały i one zawsze miały tak straszliwy wygląd. W związku z tym, jeśli ja mówię banalną rzecz, ja nie mam nic przeciwko Ukraińcom. Nie chciałbym, nie wiem, tych ludzi wysłać w kosmos czy coś takiego. Ja tylko mówię, że skoro wymordowali tyle set tysięcy Polaków w tak straszliwie okrutny sposób, to po to, żeby się z nami nie mieszać. To może się nie mieszajmy. Po prostu, jeśli chcieli, żeby Ukraina była czysta jak szklanka wody, no to niech sobie tam mieszkają. A my dla bezpieczeństwa zbudujemy mur, żeby kontrolować ewentualne właśnie, tak jak mówię, efekty przesiedleńcze czy coś takiego. Uważam, że jesteśmy to winni wszystkim ofiarom zbrodni banderowskich. Jesteśmy to winni przede wszystkim osobom, które mogą stać się przyszłymi ofiarami. Ja nie życzę nikomu takiego losu. I tyle. Niestety, tragiczna karta historii, wciąż niewyjaśniona, prawda? Wciąż czekamy, łudzimy się, że miało stać się to w tym roku, No nie, jakiś to nie gest. jest. Ponieważ jest mnóstwo opracowań na ten temat. To, że nie ma tam ekshumacji, czegoś takiego, to niczego nie zmienia. To jest taki, wiesz, kropka nad i. Natomiast ilość relacji, książek napisanych i tak dalej na ten temat, historycznie jest to bardzo, bardzo dobrze opisane i zbadane. Tylko z jakichś dziwnych powodów jest to trzymane z dala od takiej silnej świadomości społecznej. A to dopiero, wiesz, trzeba wniknąć jakby w istotę tych zbrodni, żeby zrozumieć horror wszystkiego. Wystarczy powiedzieć Wołyń. Trzeba, wiesz, to jest trudne, ponieważ wchodzenie w świat takich makabrycznych rzeczy jest nieprzyjemne. To Zofia Kossak-Szczucka, pisząc książkę z Otchłani, powiedziała, że to są jej wspomnienia, że tak powiem, z Auschwitz, że nikt takich książek nie. Ona jako pisarka już zdała świadectwo tego, co było. No ale potem była na Pawiaku i no, uważa się, jej biografka napisała, że to, co spotkało ją na Pawiaku, było dużo gorsze od tego i tego już uznała, że nie opisze, bo jest straszne. Ale ludzie na szczęście podjęli trud, no, nazwijmy to, zagłębienia się w te zbrodnie ukraińskie. No i one są świetnie opisane i one są przestrogą, one są, wiesz, takim bardzo ważnym elementem, bo one nas mogą, pamięć o tym wszystkim może nas uratować. Bo gdyby nie to, to moglibyśmy się łudzić, że wszystko będzie fajnie. Ale nic nie jest fajnie. Nic nie jest fajnie, bo mafia ukraińska jest jaka jest, oligarchowie są jacy są i tyle.
I Ukraińcy też są jacy są. W związku z tym niech oni się tam cywilizują pomału na tej swojej Ukrainie, niech sobie tam żyją, niech sobie tam rządzą, jak sobie tam chcą, ale po to są państwa, po to są granice, że czasami się je bardziej czyni bardziej otwartymi, a czasami bardziej zamkniętymi. I w tym przypadku czyniłbym tę granicę bardziej zamkniętą. Tutaj mając na myśli niewyjaśnione, chodziło mi o to, że wciąż nie ma zgody na ekshumację, wciąż w przestrzeni publicznej dobrze wiemy, co jest mówione, czy na Ukrainie, czy to na ziemiach niemieckich, ustami dyplomatów reprezentujących Ukrainę. Więc, czy choćby w Polsce prezydent Andrzej Duda mówi, że żeby tak mocno nie mówić o tym Wołyniu, Dniu Rzezi Wołyńskiej, do spadkobierców ofiar Rzezi Wołyńskiej, bo musimy uważać, wszyscy musimy strasznie uważać, żeby nie wywołać wilka z lasu. No ale czy uważasz, że już zmieniając temat, odchodzę do tych kontrowersji, bo tak jak rzeź wołyńska, pomnik. Ja tutaj, jak żeśmy ustalali, że będziemy mówić o jakichś moich No kontrowersyjnych to już się tematach, zmieniło. to nawet nie wiedziałem, że będziemy mówili o Wołyniu, szczerze mówiąc. No ja też nie, bo ja osobiście nie uważam, że tak jak to zarzuca się choćby pomnikowi, który tutaj ma powstać niedaleko Rzeszowa w Domostawie, że to on jest kontrowersyjny i tego pomnika nie powinno być w takiej formie, w jakiej ma być, czyli w formie nabitego dziecka, takiego jak tam moje sobie raczkuje po ziemi, na ten trójbój, prawda? Trójząb. Więc mówi się, że pomnik jest zbyt kontrowersyjny, żeby powstał, żeby w ogóle ktoś go widział, a przecież to ta zbrodnia była tak makabrycznie kontrowersyjna, że słowami opisać się jej nie da. Ja z tego miejsca także zachęcam Was do wspierania Fundacji Woń. Pamiętamy z panią Kasią Sokołowską na czele, bo uważam, że naszym obowiązkiem, tak jak Sebastian tu też mówił, jest pamiętać. Ja przy każdej okazji przypominam i wspominam, że plakaty, ulotki są dla nas, są dla Was, do kolportażu, po to, żebyśmy pamiętali nie tylko tego 11. No ale Sebastian, idąc dalej, może właśnie zmieńmy tor rozmowy w nawiązaniu bez szczegółów do wczorajszego tematu, czyli do tego, że jak się ma zachować choćby polski młody obywatel jeszcze w wieku szkolnym, chodzący do placówki publicznej, do normalnej szkoły, i który zderza się właśnie z tą agresją ze strony choćby ukraińskich młodzieńców czy ukraińskich dzieci, nagłaśniać to, zgłaszać, wiesz, jakoś mówić o tym, że takie miejsce mają rzeczy i próbować to zwalczać, czy co według ciebie taki młody człowiek tutaj bez szczegółów powinien właśnie zrobić przy takiej okoliczności? Ja powiem, że nie wiem. Że nie wiem. Tak jak mówię, skoro już, jak pewnie wiecie, robię teraz film, który ma spróbować odpowiedzieć właśnie na tego pytania. No bo przyjęliśmy wariant, że będziemy mieszkać z tygrysem, też ze statkiem hien w domu, sobie. I to jest bardzo nieodpowiedzialna decyzja. Nikt normalny nie mieszka z potężnym drapieżnikiem w domu. Jeśli ktoś uważa, że zaprzęgnie tego tygrysa do pracy na naszą rzecz, chciałem zauważyć, że w historii ludzkości nie było tygrysów pociągowych z jakichś powodów. Nie doiliśmy tygrysów, nie hodowaliśmy ich na mięso, ani na skórę nawet, na hodowli tygrysów na skórę. Prawda? Przecież ze skóry z tygrysa byłaby duża, ładna skóra. Jakoś z jakichś powodów pasowałaby dokładnie. Z jakichś powodów to się nie stało. Oznacza to, że tygrys nie jest zwierzęciem, którego jakoś tam można mieć złudzenia co do tego, że to fajny tygrys, tutaj będziemy dzięki niemu bogaci. No nie, jest duża szansa, że będziemy dzięki niemu zjedzeni. Zjedzeni. W związku z tym, skoro już mamy tego tygrysa, powinniśmy wiedzieć, jak z nim przeżyć dosyć długo. Był taki film Bear Man, czy coś takiego. Zrobił go bardzo znany, zapomniałem w tej chwili nazwiska, niemiecki reżyser, który też Nosferatu Vampira zrobił i takie różne rzeczy. Jak sobie przypomnę, to wam powiem. I to był film o facecie, który bardzo lubił niedźwiedzie. Na lasce, wiesz, spędzał dużo czasu z niedźwiedziami i gryzli. Uważał, że je troszeczkę już opanował, wiedział, jak z nimi przebywać i tak dalej, i tak dalej. I faktycznie przez kilka lat mu się to
udawało, no a na koniec został zjedzony przez niedźwiedzia, zresztą na oczach jego narzeczonej, która też została zjedzona, a potem już był zjedzony po prostu. No, słowem, oczywiście, że można przez jakiś czas żyć z tygrysem i warto wiedzieć, jak przeżyć jak najdłużej. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że ze względu na to właśnie, że to jest dziki zwierz, to możemy przeżyć rok, dwa, 10, może nawet 50, ale w końcu zostaniemy zjedzeni. W związku z tym pierwszy rozdział to jest jak przeżyć z tygrysem, a drugi to jest jak się go pozbyć z naszego domu, bo on i tak prędzej czy później znajdzie okoliczność, żeby nas. W związku z tym musimy sobie odpowiedzieć, skoro już tego tygrysa mamy w domu, musimy sobie odpowiedzieć właśnie na takie pytania. Najpierw, jak przeżyć z tygrysem? Mój film stara się tutaj udzielić odpowiedzi na ten temat, jakie elementy eskalują ten konflikt, mogą doprowadzić tygrysa do sytuacji, w której nas zaatakuje, albo my zaatakujemy tygrysa. Nie muszę wam mówić, że nie ma co cwaniakować. Jeśli my zaatakujemy tygrysa, to zostaniemy zjedzeni, bo tygrys ma wiele razy więcej broni, więcej skłonności do przemocy, jest w tej chwili z tą przemocą otrzaskany i tak dalej, i tak dalej. Tygrys jest tygrysem. Nie pokonamy go w otwartym boju. Jest silniejszy. Jest lepiej jakby skonstruowany do przemocy. Intelektualnie go nie zagadamy, ponieważ nie będzie nas słuchał. Ale być może, nie wiem, dbając o to, żeby był najedzony i tak dalej, nie drażniąc go, nie bijąc go kijkiem w nosa i tak dalej, i tak dalej, możemy jakiś okres czasu przetrwać. W związku z tym w tej chwili musimy znaleźć odpowiedź, jak przetrwać z tygrysem, tak? Ten Grizzly Man, wiesz, czy jak on się tam nazywał, potrafił kilka lat ładnych, wiesz, jeździć na tą Alaskę i tam z tymi niedźwiadkami Grizzly jakoś obcować, powiedzmy, nic mu nie było, a dopiero po paru latach został zjedzony. Z tym z tygrysem to pewnie też się da przeżyć. No i to jest cała kontrowersja. No, czy historia pokazuje, że to było inaczej? No nie, no w tej chwili jesteśmy kompletnie rozbrojeni, Ukraińcy są kompletnie uzbrojeni. My jesteśmy ludźmi, którzy nie mieli nieprzyjemności zabijać masowo kogoś w jakichś konfliktach wojennych. Co zdaje się moja żona, ale na pewno tak, ale ona sobie otworzy. Tak, tak myślę. I tyle, no i to jest koniec kontrowersji. Jeżeli ja takie rzeczy mówię, to ludzie Że Monika mówią. się załamie, że dalej nie skończy. Nie, nie bałam się. O, dużo. Przechodźmy do kolejnych kontrowersji. Kolejne kontrowersje. Miała być to rozmowa na temat kontrowersji. Ja ci powiem, jakie na przykład moim zdaniem są ostre kontrowersje, które popieram. No, to moja żona zresztą kiedyś pierwsza wpadła na taki pomysł, że jej zdaniem Związek Radziecki był takim celowo stworzonym konstruktem politycznym. No i kiedy ona mi o tym mówiła, kierując się jakimiś swoimi, nie wiem, intuicjami szeroko pojętymi, no tak, miałem co do tego dystans. Natomiast zacząłem drążyć, wiesz, ten temat i w pewnym momencie odkryłem takiego historyka Antonego Satona, który był profesorem trzech uniwersytetów, wiesz, działał wyłącznie na archiwach. No i on tą sytuację po prostu opisał w szczegółach. Faktycznie tak było. Potem zrobiłem jeszcze własną pewną teorię mówiącą o tym, że wielki kryzys końca lat 20. lat 30. operacją transferu pieniędzy w celu zbudowania potęgi Związku Radzieckiego. To już jest moja, powiedziałbym, pewna teoria autorska. To znaczy nie słyszałem, nie widziałem, by to w ten sposób interpretował. Natomiast mam wiele poszlak mówiących o tym, że faktycznie taki transfer miał miejsce i był gigantyczny. W związku z tym pieniądze ukradzione ludziom z Zachodu podczas kryzysu, no to była kradzież, bo nic innego, była kradzież, zostały nie wrzucone do kieszeni, że kradli, tylko zostały one zużyte na budowę potęgi ekonomicznej Związku Radzieckiego. No i to też jest taka teoria, która, wiesz, jak komuś to mówię, no to tak, ludzie kiwają głowami. Natomiast będę musiał to kiedyś zebrać i opisać w jakiejś książce. Wydaje mi się, że ilość takich faktów i poszlak, które jakby wzmacniają tę teorię, zebrana do kupy,
Myślę, że zrobiłaby wrażenie. No, nie chodzi o to, żeby zrobić wrażenie też trzeciej strony, tylko żeby jednak postarać się dojść do prawdy, bo wiesz, historia jest nauczycielką życia. Z tej historii możemy czerpać wiedzę o tym, co jest dzisiaj, co będzie jutro. W związku z tym, jeśli będziemy mieli wersji prawdziwej, no to jest szansa, że będzie dobrą nauczycielką życia. W momencie, w którym będziemy, prawda, uczyć się z historii, która jest zafałszowana, no to nie będzie to żadna nauka. A my niestety na moim kanale Góralskie Weto na Facebooku jest rozmowa z Brunanem Różyckim właśnie na te tematy. Myślę, że bardzo ciekawa, mogę ją śmiało polecić. Jeszcze jak wrócę do domu, to zgram i wrzucę na mój kanał, bo wydaje mi się, że właśnie rozmawialiśmy o prawdzie historycznej, o kulcie jednostki, o takich różnych rzeczach, które powodują, że ludzie są po prostu okłamywani, w związku z tym nie wiedzą, co się dzieje, łatwiej rządzić ludziom, którzy są po prostu łajdakami, takimi, którzy mają jakąś manię władzy. To wszystko zawsze kończy się niestety wielkimi stratami dla ludzi, którzy są zrządzeni przez takich ludzi. I rządy marszałka Piłsudskiego skończyły się, można powiedzieć, hekatombą polskości, i rządy Mao Zedonga skończyły się hekatombą Chińczyków. To byłem ludzie, którzy właśnie używają tego rodzaju różnych kłamstw, fałszów i tak dalej, żeby podbudować, wiesz, to, że muszą rządzić. No, na ogół nie są przyjacielami swojego narodu. Wydaje mi się, że tutaj stojąc po stronie prawdy, to jest uczciwsza gra, i być może ludzie, którzy stoją po stronie prawdy, mają po prostu w naturalny sposób bardziej szczere intencje. Teraz pewnie nie zadasz do tego pytania. Nie, nie zadasz. Nie. Karolina walczy ze swoją córką, tak, z tygryskiem bardzo słodkim. Muszę wziąć. Pokażemy nogę tygryska. To jest noga tygryska. O, nie. Nie, posłuchaj. Myślę, że nie dasz rady, ale teraz też jeszcze powiem taką rzecz. Jeszcze powiem taką rzecz, to sobie tu śmiało, wiesz, z tygryskiem tam opiekuj, że chyba książę Talleyrand, taki francuski dyplomata, powiedział coś takiego, że polityk powinien widzieć przyszłość. Oczywiście nie chodziło mu o to, że był jasnowidzem, tylko żeby na tyle rozumiał polityczne, żeby mógł też przewidzieć, jak one się potoczą. Że nasi, zwłaszcza w dobie jedynie słusznej choroby, mieli jakąś kulę, co chwilę widzieli jakieś nowe Ale wiesz, rzeczy. to innego, nie, no to byli ludzie, którzy wykonywali rozkazy. Ja tu raczej chciałem powiedzieć, wiesz, o tym, że żyjemy w dynamicznej rzeczywistości politycznej, i ludzie, którzy nie potrafią widzieć przyszłości, mają problem, ponieważ nie potrafią sobie wyobrazić różnych wariantów tego, jak świat może wyglądać za 10 lat. Bo wiadomo, że następuje w tej chwili przebiegunowanie świata i świat za 10 lat będzie inny. I myślę, że mnóstwo polityków ma z tym wielki problem, dlatego ja sobie cenię polityków, którzy potrafią widzieć przyszłość. I nawet nie chodzi o to, żeby wiedzieć, co się stanie, bo ta przyszłość zawsze jest wariantowa. To nie jest tak, że człowiek widzi, prawda, jest jasnowidz, widzi pewnie, a widziałem, wiesz, smutną twarz premiera, nie, i tam ministra obrony, który lizał buta. Taki, nie wiem, o co chodzi, ale taki widziałem. No nie. Myślę, że taki polityk widzący przyszłość, jakiego miał na myśli właśnie Talleyrand, to jest facet, po prostu widzi w wariantach pewne rzeczy, jak te procesy polityczne będą wyglądały. Ja tutaj, wiesz, bardzo się cieszę, że w tym środowisku Konfederacji są ludzie, którzy taką przyszłość, powiedzmy, widzą. Myślę, że tutaj Grzegorz Braun jest człowiekiem, który zdecydowanie widzi przyszłość. Myślę, że Janusz Korwin-Mikke też ma świadomość pewnych procesów politycznych. Dobrze, on zawsze był bardzo, jego jakby tragedią było to, że on rozumiał tą politykę kilkanaście lat wcześniej, niż wszyscy pewne rzeczy przyjmowali do wiadomości, więc zawsze uchodził za ekscentryka. Ale takich ludzi, powiedzmy, w gronie Konfederacji jest dosyć dużo, co jest bardzo ważne. Wydaje mi się, że właśnie w tych czasach, no bo myślę, ja też jestem samozwańczym konfederatą, tak się ostatnio określam. Tak.
Jakiegoś? Tutaj znów tej konfederacji. Nie, myślę, że nie. Myślę, że zachowam Autonomię. przywilej, tak, niezależności. To jest strasznie miłe. I jednocześnie ja się staram lubić z nogami Konfederacji. Bo też mi to przypomina nawet trochę, że to jest przesada, żeby się lubić ze wszystkimi nogami Konfederacji, że to wypada. Natomiast ja uważam, że wypada zdecydowanie. I tyle. Natomiast tak jak mówię, dużo ludzi, jest sporo ludzi w Konfederacji, którzy potrafią sobie wyobrazić ten świat za 10 lat, w którym w Europie nie będzie Stanów Zjednoczonych, w którym pieniądz będzie pieniądzem twardym, na przykład, w którym będą zupełnie inne partie Zupełnie też polityczne. prawda. To jest ta historia. W każdym razie chcą takie plany, żeby pieniądze, główne pieniądze, to jest głównych potęg, związać na stałe ze złotem na przykład, albo z jakimiś innymi dobrami, bo wtedy wiesz, pieniądz staje się złotem. Jeśli wiadomo, że no tak jak było na przykład z dolarem, że przez chyba tam 100 lat czy ileś, uncja złota kosztowała 17 dolarów. Potem były lekkie zawahania przy I wojnie światowej, a później cena już po II wojnie światowej, znaczy po jeszcze tam momencie, w którym zakazano Amerykanom posiadania złota i tak dalej, ale potem cena była, zdaje się, 37 dolarów za uncję. No i też mogę powiedzieć, no i to oznaczało, że dolar jest złotem. Można powiedzieć. No i wydaje mi się, że i Rosja zapowiedziała coś takiego, i Chiny myślą o czymś takim. No i to, wiesz, to jest piękna sytuacja, bo nie można będzie drukować pieniędzy. Jeśli taki będzie standard. Nie, to w Polsce to nie da rady No bez tak, drukarki. w Polsce nie da rady. No ale wyobraźcie sobie Państwo sytuację, w której będą wtedy dwa pieniądze. Jeden twardy, a drugi taki państwowy, za który można będzie tam kupić, nie wiem, co, można będzie parówkę na Orlenie, może, nie wiem. Takiego. Ja raczej wyobrażam sobie, że taka sytuacja się po prostu rozpadnie, bo ona będzie absolutnie sztuczna i że rządy będą musiały być w takiej sytuacji rządami reprezentującymi faktycznie interes obywateli i będą musiały być bardzo skromne, bo nikt im tym pieniędzy nie da, a same sobie nie wydrukują. Wiesz, to jest przełom. To nie jest kwestia przejścia. Właśnie, Karolina, to nie jest tak, ale zobacz, to nie jest właśnie cały bajer polega na tym, że nikt nas nie będzie prosił o to, czy my się zdecydujemy, czy nie. Po prostu twardy pieniądz w światowej gospodarce spowoduje, że pieniądz w światowej gospodarce będzie twardy i nie da się go wydrukować. Nie da się opłacać wszystkich specjalnych bajerów. Świat. Nie dlatego, że my tego chcemy, to że się zmieni. To z wyborcami PiS-u. Ja myślę, że wtedy już dawno nie będzie PiS-u ani PO. Ale Wyborców posłuchaj, no wyborcami może nie będzie wyborów, no nie mam pojęcia. Może już będzie. nie będzie. No nie, no wyborcy będą, tylko wiesz, to nie jest tak, że wtedy wymrzemy. Dobry pieniądz, wiesz, pieniądz uważa się, że jest krwiobiegiem gospodarki. W tej chwili w krwiobiegu gospodarki płynie szczyna. W ten sposób powiedzmy. To oznacza, że ta gospodarka zdycha. Co widać? Dzięki temu, że wpłynie w krwiobiegu gospodarki szczyna. Jeśli będzie tam Zapisać. szczyna w krwiobiegu gospodarki. Zapisuję, Dobra. mów dalej. No to skoro tak, to ja jeszcze w takim razie w skrócie powiem, bo to mówię na różnych spotkaniach, że kochani, no wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście drukarzami pieniądza i macie w piwnicy kartkę z pieniędzmi. Wyobraź sobie taką rzecz. Tworzysz dwie wojny światowe, dzięki której twój pieniądz jest honorowany na całym świecie. Możesz wydrukować dowolną ilość pieniędzy, pojechać w dowolne miejsce na świecie i kupić dowolną ilość rzeczy, które tam na sprzedaż. Po prostu. Za darmo. Zobacz jaki. Dlatego wiesz, uważam, że jeśli ktoś mówi, że na przykład COVID był po to, żeby zarobić pieniądze, no po co pieniądze ludziom, którzy mają drukarkę pieniędzy? Naprawdę. Oni dużo sprawniej zrobią to, drukując, wrzucając jakieś lewe pliki na konta typu 5 bilionów dolarów. To zarabianie pieniędzy to jest, wiesz, może ci pomniejsi ludkowie, ale ci na górze To naprawdę ty nie mają. zarobiłeś na maseczkach? Ja na No, mi... to nie. nie ja, no.
Właśnie wiem, że nie. Sebastian, Ale jeszcze proszę. dokończyłeś. Daje to gigantyczną przewagę, gigantyczną władzę. No i teraz sobie wyobraźmy, że ta władza i co tacy ludzie myślą sobie, no. I ktoś w końcu kapnie, że my kupujemy wszystko za pieniądze, które są kompletnie nic nie warte, to się wkurzy. Się wkurzy, przyjdzie, zrobi porządek. No i fabryki skurzyły się 20 lat temu mniej więcej, a teraz chcą zrobić porządek. No i to jest ten moment. Bo to jest totalnie nienormalna sytuacja, że ktoś drukuje sobie pieniądze w piwnicy i wykupuje całe dobra za te pieniądze, które są nic nie warte na całym świecie. Producenci, którzy są okradani w ten sposób z tymi pieniędzmi, no oni mają już tego dosyć. I oni stworzyli Związek Państw, który miał rozwalić ten system finansowy i teraz go rozwalają pomału. Na naszych oczach to się dzieje. W związku z tym sytuacja za 10 lat, świat za 10 lat będzie diametralnie inny. My się tak przyzwyczailiśmy, że jest PO, że jest PiS, że jest Kaczyński, że jest Tusk, że są 500+, wiesz, różnego rodzaju tam urzędnicy, wszędzie urzędnicy, wiesz, papiery, tony papierów, Unia Europejska, wiesz, bajery. Tego wszystkiego może nie być. Świat będzie zupełnie inny za 10 lat. I myślę, że tacy ludzie jak Grzegorz Braun dobrze to wiedzą. Tacy ludzie jak Janusz Korwin-Mikke też dobrze to wiedzą. I dlatego Braun jest Braunem, a Korwin jest Korwinem w jakiś tam sposób. Właśnie. Naszego pierwszego tematu, bo kontynuując wątki, nigdy nie skończymy rozmawiać. Co to jeszcze kontrowersji na Twoim kanale i w twoim życiu? Na Twoim kanale, bo nie wnikam w Twoje życie, żeby nie było. Te ostatnie czystki, gdzie znam wielu ludzi, którzy zostali, czuli się, że powinni zostać wyczyszczeni, może od odsubskrybowani, ale wciąż oglądają, bo jednak byli to ci ludzie, tak tam zauważyłeś, że oni chcieli Ciebie oglądać, chociaż Ty może niekoniecznie chciałeś rzeczywiście ich na tym swoim kanale mieć. Czy z perspektywy czasu, wiem, że nie powiesz, że to był błąd, ale czy zrobiłbyś to inaczej, czy poszło, stało się i wiedziałeś, że będą takie tego rezultaty? Jest pewny, czy to, co robi, jest dobre, to na To ogół miało być dobre, te wszystkie? no pewnie tak. Wiesz, ja się czuję człowiekiem, dla którego prawda jest bardzo ważna. Ja jestem zaciekawiony światem, zaciekawiony tym, jak on faktycznie wygląda. Cybernetycy nazywają to motywacjami poznawczymi. Człowiek o motywacjach poznawczych często mówi rzeczy, które tworzą problemy społeczne, na przykład. To jest taki problem. Tak? Powiedziałem jakieś rzeczy i to stworzyło jakiś problem. Ale jeszcze jest coś takiego jak motywacja ideologiczna. To są ludzie, którzy przyjmują jakąś ideologię i stają się rycerzami tej ideologii. Fakty są dla nich wtedy ważne, kiedy wspierają tą ideologię, a kiedy nie wspierają, to ignorują. No i postawa ideologiczna, no troszkę nazwijmy to, nie mówię, że zupełnie przeczy postawie poznawczej, ale postawa poznawcza jednak zakłada, że się mylimy. Człowiek inaczej podchodzi do rzeczywistości, mając postawę poznawczą. I wiesz, ja staram się oddzielać, nazwijmy to, fałszywe teorie spiskowe od prawdziwych teorii spiskowych. Uważam, że pewne teorie spiskowe są robione przez system po to, żeby po prostu ukryć liść, wiesz, sadząc las. Słowem, ukrywa się prawdziwe teorie spiskowe, sadząc las fałszywych teorii spiskowych. Są to teorie spiskowe robione przez fachowców, którzy robią to tak, że ludzie je kupili, żeby się tym fascynowali, żeby się tym bali, przestraszali, wiesz, że można było to łatwo obserwować i tak dalej. Natomiast rolą takich ludzi jak ja jest badanie, które teorie są fałszywe, a które są prawdziwe, żeby ludzi od tych fałszywych uwolnić. Bo to nie jest miłe, wiesz, chodzić z domu i na przykład patrzeć w górę i myśleć sobie, kurde, znowu mi głowa boli, bo znowu sieją, nie? Czy coś takiego. No i rozmawiałem z człowiekiem, który powiedział, że dosyć oczywiste, że można faktycznie zachorować i człowiek się zasugeruje, że są mu poddawane jakieś, wiesz, toksyny. Że to faktycznie może wpływ mieć na jego zdrowie. Skoro ja uważam i mam na to szereg dowodów, że to jest fałszywe, to chciałbym uzdrowić ludzi od tego. Od wszystkich fałszywych teorii spiskowych, ponieważ te teorie spiskowe powodują, że oni są nieszczęśliwi, przestraszeni.
A wiesz, jeśli chcesz pokonać kogoś, musisz go zastraszyć. Jeśli człowiek zastraszony jest łatwym celem po prostu. Dlatego chcę tych ludzi uwolnić. No, a ludzie oczywiście reagują, że skoro mówię, że te teorie spiskowe są nieprawdziwe, to znaczy, że jestem przekupiony albo coś takiego i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja mówię, kochani, to jest poważny kanał. Ja staram się nie wróżyć z fusów. W związku z tym wymagam też od was poważnego podejścia do tematyki prawdy, że tak powiem, a nie, że wiesz, ja tutaj mówię jakieś skomplikowane rzeczy i słuchają to ludzie, którzy nie radzą sobie z tymi rzeczami. To po prostu tak jakbyś poszła na jakiś, wiesz, wykład z jakiejś matematyki skomplikowanej, nie znając podstaw. No to trochę zabierasz tlen. Może nie zabierasz tlen, ale wiesz, o co chodzi. Traktujmy się w jakiś tam sposób poważnie. Poza tym to też jest taka sytuacja, że większość YouTuberów jednak zarabia na tych kanałach, tak można powiedzieć, i cieszy ich, wiesz, cieszy ich, jak więcej ludzi ogląda, jakaś tam popularność, wiesz, i tak dalej, jakieś słowa wsparcia. Wszystkie takie tego rodzaju rzeczy ludzi cieszą i no, wzbraniają się, żeby nazwać czasami rzeczy po imieniu, no bo tak wypowiedzi ograniczają zasięgi, wiesz, tworzą falę hejtu i tak dalej. Mało kto się decyduje na to, żeby powiedzieć, co myśli na pewne tematy. Natomiast na monetaryzacji nie zarabiam. Owszem, mam tam jakiś numer konta dla patronów. Ale wiesz, no, nie zależy mi na tym jakoś szczególnie, bo to jest tak, że potem mam wyrzuty sumienia i robię coś za te pieniądze. Filmy jakieś, wiesz, inne jeżdżę, angażuję w to dużo więcej, wiesz, energii. No okej, okay. Bardzo dziękuję patronom, bo tak jak mówię, motywujecie mnie do większego wysiłku. Ja nie jestem takim człowiekiem jak Grzegorz Braun czy Karolina, która jest, prawda, wulkanem energii i już ciągle gdzieś jeździ z dziećmi i tak dalej. Ja jestem raczej człowiekiem, który siedzi, czyta jakieś książki, informacje, analizuje, wiesz, takie rzeczy. Jestem bardziej stacjonarny, tak mógłbym powiedzieć. Więc okej, okay. To mnie inspiruje do bardziej dynamicznych działań i okej, okay, nie ma sprawy. Natomiast nie jestem typem przedszkolanki, ani guru sekty przede wszystkim, żeby sobie montować wyznawców, ich tam, wiesz, golić z kasy, nazwijmy to, opowiadając im wszystkim, że jesteście elitą, że jesteście bardzo mądrzy. Ci z was, którzy mnie oglądacie, którzy jesteście mądrzy, a inni nie jesteście mądrzy i tyle. I to nie jest tak, że widzowie kanału Pytań TV są elitą. Nie jest. Po prostu część faktycznie można powiedzieć, że są elitą i oni wiedzą o tym. Część jest po prostu przypadkowymi obserwatorami. Nie zamierzam im schlebiać, dlatego że mnie oglądają, wiesz. I tyle. Czemu? Bo prawda wygląda inaczej. Po prostu. I tylko tyle. Czyli nie cofałbyś tego, tej czystek i tak nie. Powiem ci tak, być Bo może. dużo na pewno zamieszania to wywołało. Mówię ci, że wiem, że znam osoby, Wiem. które choć czują się tam niemile widziane, wiesz, no oglądają, no bo. To robił drugi raz, zrobiłbym to inaczej. Być może większy nacisk położyłbym na to, żeby tych ludzi jakoś przekonać do tego, że teorie, które wierzą, są fałszywe, czy rzeczy, które robią, są szkodliwe, niż żeby ich tak po prostu przygonić. Ale nie będę tutaj używał, wiesz, porównań biblijnych, ale Pan Jezus też w pewnym momencie wziął rózgę i wygonił kupców, chociaż mógł powiedzieć, panowie kupcowie, posłuchajcie, super, tak. Tutaj tych obwarzanków to już nie sprzedawajcie, nie? Jak macie jakieś tam kanalnia, to spoko, nie? Tutaj takie rzeczy te też, ale powiedzmy tak, to nie na świątynię. A jednak też się wkurzył, wziął, ukręcił sobie, może się nie wkurzył, ukręcił sobie i zrobił jakieś takie, wiesz, nazwijmy to, jakiś gatunek czystki. Tak, ja się to absolutnie oczywiście nie porównuję, bo wiesz, no, mam poczucie proporcji jak najbardziej, ale wiesz, zdenerwowało mnie też to, że Poczekamy naszym widzom, może niektórzy też tak, patrzą na nas. zdenerwowało mnie też to, że wiesz, że ta nasza prawicowa scena buduje się w formie takich baniek, takich właśnie osobnych, lekkich, wiesz, sekt. Jest quasi politycznych, to przeczy idei jednak debaty i szukania prawdy, że powinniśmy się porozumiewać, debatować, ścierać poglądami,
falsyfikować wzajemnie swoje poglądy, żeby szukać prawdy, bo, no bo jaki mamy argument? Czy mamy potężną ekonomię? My, polscy patrioci? Nie. Czy mamy potężną armię? Nie. Ale możemy mieć ideologię, tak? Mam za wschodnią granicą naszego. Jeszcze cieszę się, że tam już się znalazł. Wolę, żeby Ukraińcy umierali w tych czołgach niż Polacy, szczerze mówiąc. Ale możemy mieć dobrą ideologię, prawda? Zauważ w proroctwach księdza Klimuszki i innych jest tam coś takiego powiedziane, że z Polski wypłyną zasady urządzenia życia zbiorowego, które po prostu będą bardzo fajne i tak dalej. Zatem powinniśmy debatować, powinniśmy szukać prawdy, powinniśmy się komunikować. Tyle. To jest to, co jest cenne. Czyli nie zamykanie się w ciasnych bańkach informacyjnych, gdzie każdy jest guru i gdzie każdy ma rację. A jego wyznawcy mówią, nasz guru jest najlepszy, on ma największą rację. Jego racja jest najbardziej, wiesz, super fajna. Racjonalna. A wszyscy inni są zdrajcami, nie są Polakami. Tylko powinniśmy, bo w ten sposób nie dojdziemy do niczego. Powinniśmy debatować, żeby dochodzić do jak najlepszych rozwiązań, bo kiedy się otworzy okno historyczne, to trzeba będzie coś zrobić i musimy być wtedy gotowi. A jeśli się pozamykamy w bańkach, to każdy sobie będzie miał swoją, wiesz, wizję, ale te wizje wszystkie mogą być niedojrzałe i głupie. No jeszcze to do baniek, bo mamy takie swoje bańki, mamy jakieś tam swoje kanały, swoją rzeczywistość, w której żyjemy i często trafiamy z przekazem do tych kanałów. Ja tutaj się pokazywałam, zresztą kto o tym teraz tutaj w naszej bańce nie mówił, akcja stop ukrainizacji Polski. Akcja stop ukrainizacji, no taka ogólnopolska akcja uświadamiająca korony, Konfederacji Korony Polskiej, do której należy, z którą ty sympatyzujesz, prawda? Tak. Nie masz bardziej tego. Akurat środowisko korony jakoś lubię chyba najbardziej. Mało tego, tak naprawdę jedna z pierwszych konferencji prasowych w Zakopanem pod hasłem właśnie tejże broszury wydanej już 15 lipca z ukraińskiej Polski. Komentarze zabawne oszczędź sobie na potem, już wiemy o tym, że no nieważne. W każdym razie próbuję zmierzyć do tego, że akcja, która tam trwa już sobie kilka tygodni, działacze korony i nie tylko, bo włączają się w to też różne stowarzyszenia, czy ostatnio nawet właśnie sam Krzysztof Bosak był na marszu pod hasłem stop ukrainizacji Polski w Warszawie. A widzimy na przykład, tutaj żebyś wyjaśnił, bo jeszcze się do tego nie odniosłam, bo moi drodzy, nie miałam czasu, odniosłam się do tego na Twitterze i na Facebooku. Mianowicie do tego, że ta akcja uświadamiająca przez wielu została przeinaczona w coś typu protest czy manifestacja. Ja wiem, że dla niektórych mogłaby mieć na nazwisko jakaś etykieta protest, bo tak sobie moi koledzy po fachu żartują. I w wielu protestach brałam udział i różne protesty współorganizowałam, na których było ludzi dużo, mniej lub więcej, chociażby ogromny protest w Rzeszowie tutaj ze Stowarzyszenia Wolne Podkarpacie w styczniu, zresztą sam byłeś na tym proteście, w Rzeszowie dawno tyle ludzi nie mieliśmy na rynku, ale pomijając to, akcja uliczna o stop ukrainizacji polega na tym, że próbujemy z naszymi hasłami, postulatami dotrzeć do przypadkowego przechodnia, a wiemy, że Polsat, Onet, nawet TVP napisały o tym, niezależna, jakże bardzo niezależna, że właśnie ostatni Canok, wydarzenie, w którym brałam udział, w którym przemawiałam do pustego tłumu, bardzo mocno tam chciano nas skrytykować, pośmiać się i tak dalej. A jednocześnie, tak jak zresztą ci wczoraj pokazywałam, Polsat, moi drodzy, wkleję to w linku, chociaż nie wiem, czy warto promować stację, ale kto ma oglądać, to ogląda, zacytował. Niemalże zacytował z broszury, czy z ust mojego kolegi Krzyśka Stigara, który tam ze mną był, postulaty naszej broszury, broszury Stop Ukrainizacji Polski. Czyli co? Właściwie chyba już sama odpowiedziałam sobie na pytanie, bo powiedziałam to, co mówiłeś wczoraj. Żeby odbił i rezonował twój przekaz na tysiące. Ciebie tam nie było pustego placu. Plac był może pusty, ale ludzie wychodzili z kościoła, siedzieli w ogródkach, No to siedzieli na kolejne. ławce. Dla czystości sytuacji, że tam nie było nikogo. Że byłaś tylko ty i mówiłaś do głośnika. Głośnik ci odpowiadał, wiesz. W sumie mówił dokładnie to samo, prawda, do ciebie. Mnie to się w jakiś sposób zadziwiało.
I zauważył to Polsat, opisał to, ale opisał to na szczęście w ten sposób, że oprócz całej tej śmiesznej sytuacji, w której napisała, rozmawiała z głośnikiem, że opisał też punkty tej bardzo fajnej broszurki, która jest, nazwijmy to, wszystkie te postulaty są właśnie postulatami deeskalacyjnymi, co mnie bardzo cieszy. Krótko mówiąc, to jest na zasadzie, co zrobić, żeby gdyż się na nas nie rzucił, albo żebyśmy my nie rzucili się z patykiem do jego nosa, konsekwencji czego on nas jednak wie. Więc to jest bardzo dobra broszka, bardzo dobra inicjatywa. Ja też wspieram od samego początku. Tak jak tutaj powiedziałeś, pierwszą konferencję zrobiliśmy z Zakopanem. Tak. Latem. Otóż to, moi drodzy, więc trzeba się cieszyć z tego, że w jakikolwiek sposób wychodzimy poza naszą bańkę, a też nie będziemy przywozić autobusów ludzi i podstawiać ich po to i mówić im tak, gdy mają bić brawo. Myślę, że mówienie do pustego placu jest dla mediów jeszcze bardziej interesujące, prawda? To może zrobić taki happening. Karina Pikuła rozmawia z głośnikiem, wiesz, wtedy całe media, więc to będzie pusty plac, nie? Tam, wiesz, ludzie z korony będą ściągać, że nie chodź, nie chodź na plac, bo Karolina rozmawia z głośnikiem. Że na pewno jest bardzo ciekawe doświadczenie, aczkolwiek słuchając tego, jak ten bardzo plac był pusty, zacznę w Wyobrażaj to sobie, że wierzyć. głośnik jest człowiekiem, nie? Czyli to tak zrobić do jednego człowieka, nie? Napisałam oświadczenie, że oświadczam i przemawiam w czem i wobec, że nie interesuje mnie, ilu jest przechodniów. My swoje robić będziemy, mówić swoje będziemy. Mnie tam, moi drodzy, nic nie zniechęci, mam tyle wolnego czasu. Okazało się, że mówienie do pustego placu daje całkiem niezły efekt. Żałuję, że tego nie zaplanowaliśmy, bo rzeczywiście było warto tam być To może. może być platy, Karolina Pikuła mówi jeziora podczas mgły. Czyli na czasie szybkiego ruchu i przemawia do przejeżdżających kierowców. Przejeżdżających. Nie wiem. Jeżeli miałabym CB radio i mogliby coś słyszeć, Nie, bo jest też właśnie nie. nadajnik. Chodzi o to, żeby nikt tutaj, tylko żeby po prostu, wiesz, media o tym pisała. Nie, powiem wam szczerze, że dla samych tych mediów też się zastanawia, ale tak Nie, jak ale mówię. zobacz, jest takie spotkanie, niech tam przyjdzie 50 osób, to jest bardzo dużo. Na przecież ten przekaz poszedł całą Polskę, to prawdopodobnie Tylko, że my przeczytało to 100 nikogo. tysięcy. Prawdopodobnie właśnie tutaj trzeba podziękować tym wszystkim prawdziwie niezależnym mediom, Z ale. czego prawdopodobnie z 5% nie przeczytało tylko nagłówka, ale weszło tam, to jest 5 tysięcy. Wyobrażasz sobie, że mówisz, że 5 tysięcy ludzi, to jest bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo. Bardzo dużo, no właśnie, dlatego nic, tylko nie ma to. Ciężko niektóre rzeczy zaplanować. Same planują się lepiej, niż moglibyśmy to sobie sami wymarzyć. No ale no ja jeszcze raz mówię tutaj o tym, że każdy sposób jest dobry, żeby wyjść poza naszą bańkę, aczkolwiek. Że wiesz, według mojej teorii od ludzi wiele nie zależy. Natomiast chodzi o to, jak jesteśmy postrzegani na arenie międzynarodowej. I te różne przebitki, że ta akcja Stop Ukrainizacji Polski, czy nawet ostatnie jakieś tam wizyty Grzegorza Brauna w Niemczech i deklaracje, że powinno się już zakończyć te sankcje dla Rosji, że to są rzeczy robione przez pojedynczych ludzi, które mają rezonans międzynarodowy i bardzo dla nas korzystne. Ponieważ to są ludzie, którzy widzą przyszłość właśnie i że istnienie tego rodzaju narracji na polskim rynku politycznym świadczy o tym, że nie jesteśmy kompletnie skrutniali i że nie siedzimy wszyscy w amerykańskiej kieszeni. To dla nas jest bardzo, bardzo dobrze. W związku z tym ten rezonans, jeśli ta akcja Stop Ukrainizacji Polski została dostrzeżona tu już gdzie, bardzo dobrze, bo to wiesz, to jeśli damy kilka tysięcy ulotek, ludzie przeczytają kilka tysięcy ludzi, reszta kilka tysięcy ulotek, nic z tego nie wyniknie. Ale jeśli już jakieś czynniki wyżej zauważą, że Polacy nie są kompletnymi durniami, zaczynają się budzić, coś się dzieje, i tak dalej, to z tego mogą być jakieś dobre, wiesz. Światem rządzą elity, nie ludzie, moi drodzy. Taka jest prawda, smutna, ale demokracja jest lipą. Jeśli jeszcze tego nie wiecie, to wam powiem. Wrzucanie karteczek do pudełek to jest obrząd, z którego nic nie wynika. Nie znaczy, że nie należy tego robić. Trzeba zakończyć powoli, bo Monika powie, mam nadzieję, że już skończymy tą naszą tutaj pół dyskusję. Właśnie, coś chciałam się zapytać. Mówiłeś film, kiedy premiera i mówiłeś coś o książce i czy
ominęło mnie coś, jest w planie książka, czy tylko to było plan na szybko? Zdążyłem jej napisać przed wyjazdem. Zrobiliśmy sobie z żoną taką podróż poślubną, wiesz. Każda podróż po ślubie jest podróżą poślubną. Bardzo, tak, bardzo tak. Przyjemną, ona już się tylko, drogie panie, nie narzekajcie, że nigdzie nie byłeś ze swoimi mężami. Ładnie. Każda podróż jest podróżą. No to 30 lat po ślubie mąż was weźmie w końcu, jak będziecie dobrymi żonami oczywiście, bo to wymaga jednak pracy nad sobą, żeby być dobrą żoną, bo mąż nie podejmie takiego ryzyka, żeby wziąć żonę, która będzie na przykład tą żoną podczas podróży. Bardzo, bardzo nieprzyjemne wtedy, więc trzeba się starać. To działa z drugiej strony, tak w ogóle, wydaje mi się. Być może. W ten sposób o tym nie myślałem. Dobra, nie chcę jechać w taką podróżę. Tak, ja to wiem. A będzie wam dane, nie? Czy tam starajcie się, a będzie wam dane, czy tam odwrotnie. Także nie wiem, co to miałem powiedzieć. Nie wiem, co miałeś powiedzieć. Film, kiedy będzie film? A, kiedy będzie film? No, film jest formą poszukiwania odpowiedzi. W związku z tym jeszcze poszukiwania formy, ponieważ chciałbym, żeby ktoś go zobaczył. Żeby to nie było tak, że się narobię, zbiorę jakąś kartę nawet, taka zostanie przypalana. No ja w Sanoku mogę zebrać ci tłumy. W Sanoku na dwaj. Chciałbym, żeby ten film miał taką formę, żeby jednak przebić się z naszą ciasną bańką informacyjną i żeby był na tyle merytoryczny i fajny, taki wiesz, człowiek nie zasnął na nim. Nie męczył. Na formę, wiesz, materiałów mam już dużo, jeśli chodzi o materiały merytoryczne, nawet nagrane, wiesz, materiały, wywiady z ludźmi i tak dalej, i tak dalej. W dużej części, no, w 70, mam nadzieję, procentach mamy to zrobione. Nie mamy materiału ilustracyjnego, który też chcemy zrobić, to jest w końcu film, jest blisko. Myślę, plan jest taki, że na gwiazdkę ma być film. Dobra, jeszcze kończąc i zapraszając was, moi drodzy, bo wiemy, że, znaczy wiem, może nie wszyscy wiedzą, bo za dużo o tym nigdy jeszcze tak nie mówi, ale w najbliższy czwartek głosowanie nad odebraniem immunitetu, tak naprawdę symbolu wolności, polskości i normalności w dobie, w szczególności tych ostatnich dwóch chorych lat jednej słusznej zarazy. O 13 głosowanie celem odebrania immunitetu posłowi Braunowi. Proszę się tylko tutaj o komentarz w tej sprawie, Sebastian. Oraz wzywam was, moi drodzy, do tego, kto może, kto lubi, nie lubi poprotestować, by wykazać taką formę wsparcia i uznania posłowi Braunowi, bo wiemy, że to jest ponad 20 organizacji, które zdążyły zadeklarować swój udział i swoje wsparcie dla tej inicjatywy. Janina też tam się wybiera, prawda? My też jedziemy. Tak więc no, ja osobiście wzywam państwa do jakiejkolwiek formy wsparcia akcji Murem za Grzegorzem Braunem, wirtualnie i fizycznie. Zdecydowanie, jeśli ktoś może, jeśli ktoś mieszka blisko Warszawy, to powinien tam być, bo to jest... Z Rzeszowa mamy autokar, to zapraszamy też na wyjazd. To jest gruba operacja, której celem jest zniszczenie Konfederacji, bo uderzenie... Było wyraźne zapotrzebowanie Kaczyńskiego, że Konfederacja tak, ale bez Korwina i Brauna. No czemu bez Korwina i Brauna da się po prostu i skanalizować, a z Korwinem i Braunem się nie da, się okazało. I wydaje mi się, że to jest element tej operacji. I myślę, że jeśli dużo osób zbierze się pod tym Sejmem, to jest taki moment, w którym być może uda się spowodować, że ten że na tej linii obrony już się tę operację powstrzymało. Oczywiście, jeśli się nie uda na tej linii obrony, to potem system będzie chciał pewnie przywalić Grzegorzowi jakiś wyrok za niemanie maseczki, jeżeli nie samochodem między barierkami, czy jakieś rzeczy, które go po prostu gwałtują zupełnie z możliwości ubiegania się o mandat poselski. I myślę, że do tego dążą. Liczę na to, że wolne sądy, niezależni sędziowie, którzy wiele razy okazali się bardziej niezależni niż my prawacy myślimy, że są niezależni, że oni jeszcze stawią opór, bo będzie zapotrzebowanie PiS-u. Oni nie lubią PiS-u, więc paradoksalnie mogą na złość PiS-owi nie chcieć wsadzić Grzegorza Brauna za niemanie maseczki, bo by tak naprawdę absolutnym obciachem. W związku z tym wydaje mi się, że ta batalia Kaczyńskiego o zniszczenie Konfederacji że się nie uda, bo w tych wyborach, wiesz, za rok
Kontra ma szansę na naprawdę dobry wynik, jakieś 50 posłów, 400 posłów, to już będzie siła. A to będzie moment, w którym się losy Polski będą rozgrywały, więc bardzo ważne, żeby to przedstawicielstwo polskich takich realnych elit niepodległościowych, patriotycznych, wolnościowych, żeby tam w tym Sejmie po prostu miały swoją reprezentację. Napis oczywiście chciałby, żeby im nie przeszkadzać i żeby mieli szansę jakoś tam tą władzę utrzymać w jakimś dziwnym, prawda, rozkroku. Bo uwiesili się pod przydostkę amerykańską flameczką, która w tej chwili odpadnie. No i oni też mają wielki problem. Być może nawet tego nie widzą. A cóż, mniejsza z nimi. Chodzi o to, żebyśmy my tam byli, bo wtedy będziemy mogli jakoś się w ten nowy, no mieć jakąś sprawczość w zarządzaniu Polską. Ten będę myć Nie, podłogę. woda, posłuchaj. Tak się zrobiła bańka wstańka, tak by jakby. Bańka Taka spranka. Ale faktycznie nie udało wstańka. mi się. Bardzo mało tego jest. Nie szkodzi, tutaj zaraz z mopem wjedziemy po programie. Dobra, moi drodzy, dzięki Sebastian za tę rozmowę. Jeszcze raz wam przypominam o proteście w obronie posła Brauna w najbliższy czwartek pod Sejmem o 9 rano. Może, jeśli ktoś może, powinien, że tak jak tutaj Karolina mówi, że będzie tam bardzo dużo różnych stowarzyszeń, które niekoniecznie się lubią. Ale tak mówię, że liczysz na to, że tam. No ja nic nie liczę, tutaj sobie nie opowiadaj historii. Podniosła atmosfera ponad Ponad podziałami. podziałami. Dokładnie. Symbol naszej walki, bo co możemy więcej zrobić. No i tu na stronie murem za Grzegorzem Braunem widziałam, że jest list, pismo do posłów, aby odwiedzać ich, powysyłać im pismo wymuszające zagłosowanie przeciwko odebraniu tego immunitetu posłowi Braunowi. Mimo że wydaje się, że to jest nic, co nie da, to proponuję oddolnie próbować wywierać jakikolwiek wpływ, bo ma to na pewno większy wpływ niż siedzenie i komentowanie w internecie, aczkolwiek to też jest ważne, dlatego zachęcam Was do akcji Murem ze Grzegorzem Braunem. Wstawcie zdjęcie, tam jest grafika, wejdźcie na tą stronę i ją także upowszechniajcie, żeby po prostu taka jednak władza, jakby nie było, obserwuje też, jakie jest zainteresowanie czym ze strony ludzi i jak reagujemy na to, co oni chcą zrobić. Dlatego ja raz jeszcze przypominam akcję Murem ze Grzegorzem Braunem. Ja widzę się z Wami, z tymi, którzy będą w czwartek pod Sejmem, a no, ci, którzy nie mogą, to chociaż dołączyć online do tej inicjatywy i chociaż upowszechniajcie tę grafikę, którą postaram się wkleić w tym odcinku, ale nie obiecuję. No i stajemy w obronie symbolu tego, o którym już mówiłam, w obronie posła Grzegorza Brauna. Coś jeszcze chcesz dodać, Sebastian? Dobrze, to jeszcze raz, moi drodzy, dziękuję Wam. Przepraszam za efekty specjalne w postaci bobasów i innych dźwięków. Chciałbym powiedzieć, że z matką Polką, bo planuję mieć jeszcze 70 rodzin w różnym wieku. Tyle. Chyba jak sobie namalujesz A wiesz, się. czemu 70 teraz? Bo Czemu? pobiłaby światowy rekord w posiadaniu dzieci, który wynosi 69. Moja mama ma nas siedmioro i myślę, że siedmioro to już dobry rekord, zwłaszcza w tych czasach. No ale pożyjemy, zobaczymy, jak to Sebastian kiedyś mówił, niech nam Bóg w dzieciach błogosławi. Takie piękne, a takie teraz niezrozumiałe. Ja pozdrawiam wszystkich mających dzieci, nie mających, kochających dzieci. Pozdrawiam Was wszystkich, dziękuję Was za subskrypcję, obserwowanie. Raz jeszcze przypominam, dla zainteresowanych możliwość kupienia tej wirtualnej kawy, którą mam nadzieję, że wypijemy herbatę, może w czwartek pod Sejmem, ale to raczej taką w Prymosie, bo ma być chłodno. Więc pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję za Wasze wsparcie i no i cóż, no i dzięki Sebastian, dzięki Monio, moje dzieci też wytrwały i zapisujemy ten odcinek i jest cały dla Was. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Moje studio pierwsze.